Hej kochani, tutaj Jennifer Leeds i nie bez powodu jest ze mną dzisiaj choinka, gdyż będę mówić o 10 książkach świątecznych, więc zapraszam. Niestety jest tutaj bardzo niestabilne podłoże, więc choinka musi się z nami pożegnać, bo chyba sama nie ustoi. Ale szkoda też nie, że nie mam żadnej czapki Mikołaja, bo w sumie szukałam po domu, ale chyba jeszcze jest wyniesiona. I chciałam jakoś tą czapką podkreślić zbliżający się okres, gdyż no wiadomo, idą święta i właśnie chciałam poopowiadać o książkach, których od razu przyznaję się, no nie czytałam ich jeszcze, ale poszukałam po prostu książek, które mają najlepszą opinię lub będą miały dopiero premierę i tematyka jest oczywiście świąteczna, żeby wczuć się już w ten klimat. Ja sama za bardzo nie lubię takich książek, ale wiem, że prosiliście, wiem, że lubicie takie książki, więc zaczynajmy. Pierwszą książką jest kryminał, który napisał Francis Duncan. Jest to Morderstwo w święta. Zaraz Wam przybliżę, co tutaj jest. Ja mam tutaj taką ściągę w telefonie siostry, bo swoim nagrywam, więc tak. Klasyczny brytyjski kryminał osadzony w niepowtarzalnej scenerii angielskiej prowincji. Kiedy detektyw amator Morcadei Termin przybywa do posiadłości swojego znajomego, by spędzić święta Bożego Narodzenia tradycyjnie i z dala od londyńskiego zgiełku, zastaje na miejscu kilkanaście barwnych gości. Każdy z nich skrywa własne tajemnice. I tutaj już dalej tego opisu czytać nie będę, ale powiem Wam, że całym plot twistem jest to, że w poranek świąteczny znajdują przebrane za Mikołaja zwłoki. I dalej możecie się domyślać, jak sytuacja będzie się toczyć. Więc myślę, że kryminał może być dość ciekawy. To jest jedyny kryminał w tej tematyce świątecznej, jaki znalazłam. I jego premiera dopiero będzie. I będzie ona 28 listopada, jeżeli dobrze pamiętam. Kolejną książką w tej tematyce jest już lekka powiastka. I jest to Do Wigilii się zagoi Agnieszki Błażyńskiej. I lecimy dalej z moją ściągłą, bo no przykro mi, ale 10 książek, których na dodatek nie czytałam, będzie mi ciężko opowiedzieć mniej więcej o co z tym chodzi. A więc, czasami myślimy, że święta to cudowny sposób rozważą nasze problemy. Niektórzy jednak mają umiejętność pakowania się w takie kłopoty, że nawet cud im nie pomoże. Gorąca jak świąteczny grzaniec i zabawna jak wirujące płatki śniegu opowieść o wzajemnym poszukiwaniu, odnajdywaniu, o strachu przed bliskością, niegasnącej tęsknocie za nią, o cudzie spotkania, tajemnicy przypadków i o tym, że nic nie jest dane raz na zawsze. I to jest też taka książka, która dopiero będzie miała swoją premierę i też 28 listopada, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jeżeli któraś z tych książek Was zainteresowała, no to możecie ją kupić. A teraz przejdźmy do takich, co już premierę miały. Kolejną książką jest Wieczór taki jak ten, Gabrieli Gargaś. I co by tu dużo mówić? Z tego co widziałam na Lubimy Czytać, opinie ma bardzo dobre. Ma około 7 gwiazdek na 10, tak średnio, więc jest bardzo polecaną książką. I zaraz postaram się streścić, co tam w opisie napisano. I jest to tak. Święta to szczególny czas. Czas cudów. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto rozdaje prezenty, niekoniecznie pod choinką. Michalina ma 27 lat i sama wychowuje młodszego brata. Mieszkają w przepięknej, malowniczej miejscowości u podnóża Tatr. W codziennych trudach wspierają jej babcia Zosia, właścicielka cukierni Cynamonowe Serca. I jak tutaj już możemy się spodziewać po tym opisie, będzie to pewnie lekka, przyjemna opowieść na właśnie takie świąteczne wieczory, albo na po prostu jeszcze te jesienne wieczory przed świętami. Więc skoro inni polecają, można się zainteresować. Kolejną książką są 4 płatki śniegu Joanny Szarańskiej. Myślę, że jej okładkę możecie kojarzyć, bo ja ją widziałam na pewno bardzo często. I teraz przejdźmy do opisu. Gwiazdka z zapasem w powietrzu pachnie makowcem, goździkami i zieloną choinką. Mieszkańcy małego miasteczka myślą już o przygotowaniach świątecznych, ale na drodze lepienia uszek i łańcuchów choinkowych staną im rodzinne perypetie. Zabiegani zapomnąc naprawdę liczyć się w świętach, na szczęście ktoś im o tym przypomni. Ten wyjątkowy czas skrzyżuje ze sobą drogi małżeństwa posądzającego się wzajemnie o zdrady, młodej mamy zmęczonej dobrymi radami teściowej, skner, którego żona marzy o dziecku,
kobiety samotnie wychowującej córeczkę i pewnego przystojnego mężczyzny. To tutaj już jest ciekawiej. Wśród codziennych problemów trudno się zatrzymać i po prostu cieszyć wspólnymi chwilami, ale w miasteczku mieszka ktoś, kto pomoże im na nowo odkryć magię świąt. Szczerze mówiąc, to mnie ten opis zaciekawił. Książka jest tutaj widać notowana na 7,5, więc może to być bardzo przyjemna lektura. Może się nawet na nią skuszę, a Wam zostawiam Waszą decyzję, co wybierzecie z mojej listy. Teraz książka, która była chyba wszechobecna na całym Bookstagramie i pewnie ją kojarzycie, i jest to Psiego Najlepszego. Autor to Bruce Cameron i zaraz Wam powiem, o co w niej chodzi. A więc, John Michel z oburzeniem odkrywa, że sąsiad podrzucił mu pod drzwi ciężarną suszkę Lucy. Nie może jednak oprzeć się uroczemu spojrzeniu brązowych ślepi i chociaż nigdy nie miał zwierzęcia domowego, postanawia przygarnąć pieska. Kiedy na świat przychodzi 5 niesfornych szczeniaczków, Josh zgłasza się po pomoc do lokalnego schroniska. Tam poznaje uroczą i kochającą zwierzęta Kerry, która z zapałem uczy go, jak dbać o psią rodzinkę. Więc teraz sobie wyobraźcie właśnie, że macie święta, macie pełno małych szczeniaczków w domu i czy jest coś piękniejszego, bo mi się wydaje, że nie. No chyba, że zamiast szczeniaczków byłyby kotki. Teraz przychodzimy w klimat pachnących, pysznych, słodziutkich pierników, a mowa tu o książce Serce z piernika. Autorką jest Magdalena Kordel i już czytam, co takiego możecie się po niej spodziewać. Zatrzymaj się i rozejrzyj dookoła. Czasami tyle wystarczy, by w Twoim życiu zaczęły się dziać cuda. Nowa magiczna powieść autorki Anioła do wynajęcia. Klementyna, mistrzyni pachnących pierników, całe życie spędziła na walizkach. W najbardziej niespodziewanych momentach babcia Agata brała ją za rękę i ruszały w nieznane. Dziś w oczach maleńkiej Dobrochny bohaterka dostrzega własną, dawną niepewność i strach na widoczność babki szykującej się do drogi. Klementyna już wie, że przyszedł czas, by zmienić swoje życie i zacząć spełniać najskrytsze marzenia. Ale co ma z tym wspólnego lukrowana piętrowa kamieniczka ze snu? Serce z piernika przyniesie cię w świat, w którym najważniejsza jest siła marzeń, a cuda, duże i małe, zdarzają się wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebujesz. Nie, ta książka już pachnie piernikiem, ale zobaczymy, czy Wam też. Więc jeżeli kogoś zainteresowała ta pozycja, to możecie mi pisać. Teraz przechodzimy do jednej z najwyżej notowanych z tych wszystkich książek. I jest to Magia grudniowej nocy, który ma w notowaniach aż 8 na 10 na Lubimy Czytać, więc to jest naprawdę bardzo wysokie noty. Z tego, co widziałam, właśnie dużo blogerów, których znam, co wypisywali swoje opinie na Lubimy Czytać, właśnie dawali jej nawet 9, 10 w tej skali, więc myślę, że to może być bardzo interesujące i już przechodzę do przekazania Wam treści. W tę grudniową noc magia świątecznej atmosfery rozgrzeje serca wszystkich. W małym bieszczadzkim miasteczku mieszkańcy śnią o świętach jak z bajki. Wśród wzgórz otulonych śniegiem w małych domkach, w których pachnie cynamonowymi wypiekami, to marzenie może się spełnić. Czy pierwsza gwiazdka przyniesie ukojenie? Michalina już niedługo zostanie mamą. Radość oczekiwania na maleństwo zakłóca jednak obawa, że będzie musiała wychowywać je sama. Czy Przemek wybaczy jej dawne błędy i stworzą kochającą rodzinę? W te święta każdy odkryje coś wyjątkowego, bo przecież najpiękniejsze podarunki od losu dostajemy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. No, ta książka też zalatuje właśnie taką sielankowością, taką świąteczną atmosferą, tak jak wszystkie z, no może poza tym pierwszym kryminałem. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany książką tego typu, to zapraszam. A teraz przejdziemy do klasyku, czyli do czegoś, co prawdopodobnie znają wszyscy, ale może nie każdy czytał oryginał. I mowa tutaj oczywiście o opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. I w sumie jestem bardzo zdziwiona, bo opowieść to ma tylko 7 na 10. No, w sensie tylko. Jak dla mnie to jest bardzo przyjemna historia, ja ją czytałam, więc w sumie trochę skłamałam, mówiąc Wam na początku, że nie czytałam nic z listy, bo czytałam właśnie opowieść wigilijną. I ja naprawdę polecam tę książkę, jest taką bardzo znaną książką, ale jednak, no kurczę, jeżeli lubi się święta, święta są co roku podobne.
I co roku staramy się uczyć się wyjątkowymi, więc czytając taką książkę, której w sumie prawdopodobnie nigdy nie czytaliście, tylko znacie z filmów, z bajek, możecie sobie je bardzo urozmaicić. A jeżeli ktoś żył pod kamieniem i nigdy jej nie, o niej nie słyszał, to już przybliżam, o co w niej chodzi. A chodzi o to, że żyje sobie pewien taki staruszek, który jest wielkim skąpcem, nienawidzi świąt, bardzo trzyma swoje pieniądze przy sobie, słabo wynagradza swoich pracowników i jest generalnie okropną sknerą. I w noc przedświąteczną nawiedzają go trzy duchy. Każdy duch pokazuje mu któreś z części jego życia, dzieciństwo, teraźniejszość i przewidywaną przyszłość, która może się zmienić pod wpływem jego działań. I wtedy może nastąpić zmiana. Może człowiek ten odnajdzie w sobie siłę do zmienienia siebie, do zmienienia swoich poglądów, do pokochania świąt. Więc jeżeli ktoś tego nie zna, to naprawdę bardzo, ale to bardzo polecam opowieści wigilijne. Oczywiście znowu zablokowałam telefon siostry, więc musiałam wyjść. Ale przechodzimy do kolejnej książki i jest to kolejna bardzo wysoko notowana na Lubimy Czytać pozycja, gdyż też posiada swoje 8 na 10 gwiazdek. A jest to Jeden dzień w grudniu. Napisała ją Josie Silver i mnie bardzo przekonuje jej opis, więc zaraz wam go przybliżam. I uwaga! To klasyczna opowieść o miłości, której akcja rozgrywa się w ciągu 10 kolejnych świąt Bożego Narodzenia. Powieściowy odpowiednik filmowych hitów i ja akurat takich tam zmianek nie lubię, więc nawet ich wam nie przeczytam. Laura nie wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Oczywiście do chwili, gdy nie zakochuje się w chłopaku, którego pewnego grudniowego dnia widzi na przystanku przez szybę zatłoczonego autobusu. Odnalezienie go to jedno z jej noworocznych postanowień. Po roku nieśmiałych poszukiwań spotyka go znowu na świątecznym przyjęciu swojej najlepszej przyjaciółki Sary, która przedstawia go Laurze jako nową miłość swojego życia. No i powiem wam, że ten opis mi się bardzo podoba. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie, no bo wiecie, jeżeli jest przyjaciółka, która nagle jest z chłopakiem, którym się zakochała się z pierwszego wejrzenia, to może być dosyć problematyczne. I w sumie byłabym skłonna nawet przeczytać tę książkę, mimo że jakoś tak nie lubię takich sielanek, nie lubię romansideł, ale to nawet jest dosyć ciekawe. Znów zablokowałam telefon. Teraz będzie książka, która na targach wyskakiwała na mnie z lodówki. I są to Spełnione życzenia od czwartej strony, które napisała Karolina Wilczyńska. I pewnie kojarzycie okładka z tą dziewczynką, tutaj wam ją pokażę. I uwaga, jej opis brzmi: wyobraź sobie dziewczynkę, której ludzie ofiarowują swoje historie. Nie przypuszczają, że słowa wypowiadane na głos mogą wpływać na ich przyszłość. Historia jak z bajki? W święta to możliwe. Tylko, że marzenia mogą żyć swoim życiem i nie zawsze spełniają się w taki sposób, jak to sobie zaplanowaliśmy. Czasami los zgotuje nam zupełnie inną historię. Więc, nie wiem, jak dla mnie pomysł z dziewczynką może być dosyć ciekawy, ale nie lubię, książka na mnie wyskakuje dosłownie z każdego zakamarka, więc za to chyba raczej nie chwycę, ale oczywiście wam pozostawiam wolną rękę. No i to już wszystkie. To było 10 najwyżej notowanych, 10 najciekawszych moim zdaniem, 10 książek świątecznych, które mogą wam się spodobać, które możecie chcieć przeczytać dla świątecznego moodu. I może, nie wiem, przecież każdy ma inny swój sposób. Ja na przykład słucham sobie świątecznych piosenek, wy możecie lubić czytać świąteczne książki. A więc zapraszam do zapoznania się głębiej z książkami przedstawionymi w tym filmiku. I co, ja już się z wami na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Widzimy się w sobotę.